mojej największej zdolności. Twojej największej zdolności? Tak. Że ty potrafisz rozpoznać gościa, którego widziałeś 2 lata wcześniej w jakimś randomowym programie w telewizji? I tylko spotkasz na ulicy i ty wiesz, gdzie on był? Tak. Że ja mam taką... To nie chodzi, że tylko program. Ja na ulicy też kogoś spotkam. Znaczy, ktoś mnie minie na ulicy i na przykład minie tydzień i ja po prostu wyjdę i znowu ta osoba przejdzie i ja wiem, że to ta sama osoba jest. To jest dla mnie w ogóle niepojęte. Że potrafię rozpoznać osoby, które chociaż raz widziałam w życiu. To jest niepojęte dla mnie, absurdalne. Tak. Tylko po twarzy. Albo po głosie czasami. Nie, bardziej po twarzy. No ale też jak coś po głosie, to też skojarzę, że na przykład w jakimś programie ta osoba była, bo na przykład jakiś koleś ma taki gruby głos albo tak coś. Samo jak oglądamy Magdę Gessler, ty usłyszysz jeden tekst, jakoś randomowo wyjęty i ty potrafisz mi cały odcinek streścić. Tak. Powiedzieć mi, który to jest sezon i gdzie to się odbyło, jak się nazywało potem, no, czy się udało. Dziwny odłam pamięci, bo dużo rzeczy zapominam, a to pamiętam. No, no. Może ty powinieneś pracować w ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Może. Fajbusiewicza w telewizji. Nie, on jeszcze ma ten program. Kto? 997. Nie, no chyba nie, chyba jest coś innego. Ale też takie coś policyjne. Nie, ale... Septagon się nie liczy. Nie Septagon, nie. Taki naprawdę, ale jest coś, tylko coś inny, tylko inaczej się nazywa. Mi się wydaje, że jest wieczorem. Sprawa dla reportera. To co mówili że, o tym, o uratowani to się nazywa? Pamiętasz, co koleś mówił o jakichś narkotykach, że brał i coś. Ale to tam... nie jest 997. To nie to? Nie. W każdym razie, Radosław, było... jeśli kiedykolwiek będziesz chciał coś przede mną ukryć i ja cię zobaczę na mieście, to wiedz, że ja cię rozpoznam. Znaczy, no mnie to wiadomo, bo spędziliśmy więcej czasu razem, 2 sekundy. Nie, nie no, ale no... Ale to się przyda jakby w moim życiu trochę, bo ja mam koszmarną pamięć do twarzy. Ja jeśli kogoś nie widuję regularnie przez pewien okres czasu, to ja szybko zapominam. No, ale nie wiem za bardzo jak nazwać to, co mam. Może to ma jakąś nazwę, ale nie wiem. Że tak umiem zapamiętywać ludzkie twarze. Może jesteś X-Menem. Myślisz? No, zaraz się okaże, że potrafisz rzucać noże z oczu. Nie, ale może przesunę coś. Nie, no myślę, że to jest jedyny mój talent i taka umiejętność. No nieprawda, nie mówię, że jedyny talent. A to jaki mam jeszcze talent? Ty jesteś dobrym planerem. O tak. Mam, jak to kiedyś mi psychiatra powiedział? Umysł analityczny. Tak, ty jesteś świetnym logistykiem. Tak. To zdecydowanie jest... Ja to lubię, ja po prostu lubię sobie rozpisać, poukładać, zastanowić się, rozplanować, co, kiedy, jak. Wiesz, puzelki składać. Dlatego zastanawiam się, że ty nie lubisz grać w szachy. To jest... No to jest nudne, ja jestem taka, wiesz, no żywiołowa. Ale to jest idealna gra dla ludzi z takim umysłem, którzy planują coś. Myślę, że gdybyś się tak dobrze przyłożyła i skupiła, to byłabyś w stanie planować kilka ruchów do przodu. No ale przecież ja tak nie mam? Takiej innej ogólnie? Chociaż nie, no nie. Nie no, w Macao się średnio planuje do przodu. Nie no, nie mówię o Macao, tylko na konsoli. A musielibyśmy w strategię grać, a ty nie lubisz strategii, bo cię nudzą. Mhm. No ale mówisz o tych szachach. A tam się zaplanuje do przodu? No raczej. No to trzeba widzieć, bo to jest, tutaj jest klucz z pamięcią dalej. Że ja muszę wiedzieć, co dany pionek robi. Ale to jest kwestia do nauczenia się. No może spróbuję. Może. Ja pamiętam, był taki czas, chyba 3 lata grałem przez neta w taką karciankę, gdzie tam się też trzeba było czasem planować różne rzeczy trochę do przodu. Mhm. Ja po 2 latach regularnej gry w te karty siadłem kiedyś z kumplem do partii szachów. I ja przez te 2 lata wyrobiłem sobie jakieś takie dziwne nawyki, że ja potrafiłem rozplanować chyba 10 ruchów do przodu czasem. To co było, ty mówisz? Było mega dziwne, no mega przecież... przyjemne uczucie, ale no niestety wyparowało ze mnie, bo już dawno w to nie gram. No tak, ale przecież nie możesz przewidzieć, co dana osoba zrobi, to jak możesz swój ruch przewidzieć? No zakładasz wszystkie opcje. Że może się ruszyć. Tego może być masa. No może. Że jak się ruszy tym pionkiem, no to może to powiedzieć taką albo taką. Jak się ruszy królową, no to ty mu pociągniesz tam. Przepraszam, co? Co zrobię? Poruszysz się. Kurczę, a czy ty masz taki talent, Radosław? To jakiś taki właśnie, tak jak ja mam, to rozpoznawanie twarzy. Szybko liczę. Szybko liczysz co? W sensie, jakby dobrze się czuję, obracając z liczbami.
W sensie chodzi ci działania, czy na przykład... No ogólnie. Że pieniążki lubisz liczyć. No to wiadomo. Szczególnie... Że robisz tak plikiem, tak pyk i już wiesz, że jest 2000. Nie, to tak nie działa. To nie jest tak jak Chińczycy, że oni mają całą stertę kart i oni rękami na wyczucie dzielą po 52 do talii. No jaki jest twój specyficzny talent? Potrafię dużo zjeść. To się nazywa już choroba, przejadanie się. No to może, że mam dosyć dużą odporność na niskie temperatury. Dużą czy małą? No, dużą. Odporność. Dużą odporność na niskie temperatury? Masz przecież... Aha. A ty nie lubisz upału. Tak, ja się najlepiej czuję w temperaturze w okolicach zera. Dlaczego ty nie morsujesz? Bo nie lubię wody. Przecież ja się boję pływać. No wszystko się krzyżuje. Kurczę. Poza tym ja nie mówię, że ja się świetnie czuję w wodzie, jak mam minus 20 stopni, tylko że najlepiej się czuję w warunkach, kiedy jest w okolicach zera. I w momencie, kiedy wszyscy noszą grube kurtki, no to ja sobie zakładam taki cienki polarek i ja się czuję super. Ale ja myślę, że to kwestia ogłosienia, Radosław. Że ty masz po prostu to futerko i ciebie to grzeje i nie potrzebujesz. Ja myślę, że to, że mój organizm jest zawsze ciepły i on gdzieś tam się cały czas grzeje w środku. Ciekawe, czy jest coś takiego, że ty masz jakby dużą temperaturę ciała, czy coś, czy to jest jakieś nazwane? Ja się zastanawiam, czy to nie jest wyrobione tym, że w moim pokoju, w rodzinnym domu zawsze w lato było ultra gorąco, a w zimie jest strasznie zimno. Nawet jak byliśmy w lato, radzie to było zimno w nocy. Nie. Wtedy prawda. Jak byliśmy, pamiętasz? Ale to nie było lato. Takie lato jak kiedy. To ja marzłam na górze. Ja marzłam. Ale był taki czas, że ja potrafiłem... Nie wiem, skórę z siebie zdzierać i dalej mi było gorąco. Jak w teledysku tego Robina Williamsa. Robiego. No jednak nie jesteśmy tacy, wiesz, nudni do końca. Mamy takie talenty. Ja nie wiem, czy bycie mrozoodpornym to jest talent. No nie, no mówiłeś o tych liczbach. No ja się dobrze. A jakbym ci podała randomowo dwie liczby, to byś mi wynik podał? Nie, to nie działa w ten sposób. A. 12 plus 14? Czekaj, na lekcji TVP mówili... Szkoła TVP mówili, że 29, ale chyba nie tak. Jedynka i dwójka tworzą parę, to jest liczba parzysta, a 14 też ma parę, więc to też jest liczba parzysta. Dzisiaj w ogóle rozwiązywaliśmy równania. Fajnie było. Tak, jak doszło do równań z ułamkami, to babka sobie odpuściła. Nagle dziwnym trafem ominęło. No bo ona sobie wybrała te proste równania, ja tego nie rozumiem. Chyba cały sęk polega w tym, żebyś umiał robić, czy potrafił robić trudniejsze. Bo wtedy jest mi łatwiej, mi już przychodzi tak o. Jak masz 10 lat, to ciężko złapać trudne równania. No ale no to dlatego po to ona tam jest. Właśnie, żeby te trudne robić. Ja uważam, że nikt nie wie po co ona tam jest, zwłaszcza ona. I oni wszyscy, którzy tam uczą. Chociaż naprawdę szczerze, z całym sercem żałuję tego, że na lekcji niemieckiego nie mogą się do niczego przyczepić. Tak, że się nie pomyliła. Ja nie. Się dowiedziałam na lekcji przyrody, że mieliśmy kiedyś ołan prawdopodobnie. Wiadomo cię. Że mamy kość guziczną, tak? Czy co to było? No tak. To kość jest, tak nazwana cała, no i że tam prawdopodobnie pierwotnie był ogonek. Znaczy, jeśli ktoś jest ewolucjonistą, to owszem. No, jeśli zakładamy, że człowiek jest od małpy, to tak. Bateria mi się wyczerpuje, musimy skończyć, bo mi się spali aparat. Wcześniej już mam dwie kreski. No bo to zależy, długość baterii radio zależy od czasu nagrywania. Okay. Dlatego będziemy już kończyć. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie i za wypowiedzi Radosława. I za to, że tu byliście i że jesteście, i że chwalicie, że piszecie nam komentarze, tak? No, głównie tobie. Napiszcie Radkowi jakiś komentarz. Nie. Napiszcie mu, żeby częściej nagrywał ze mną. Ale napiszcie. Żebractwo. I dajcie łapkę. Ale żebractwo. Bo jak będziecie dawać łapkę i pisać komentarze, to będziemy tu dalej. A jak nie tu. Zamykamy biznes. A jak nie, to nas tam nie będzie. To co, Radosław? Łapka w górę na zakończenie. Subskrypcja na dobry humor i komentarz dla Radia, żeby częściej nagrywał. A teraz zapraszam do pożegnania. Żegnam się. Do widzenia. Bonjour, do następnego filmu. Bonjour, to jest na dzień dobry.
Au widerzenia. A jak po francusku jest do widzenia? Bonsoir.